Witam serdecznie, Filip Rau z tej strony, firma RTC Lab. Jesteśmy twórcą platformy webinarowej Live Webinar. Na rynku jesteśmy dość niedługo z tym brandem, ponieważ około 2 lat minie nam w kwietniu. To, o czym dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć, o czym chciałem porozmawiać, a mianowicie o transformacji w dobie pandemii, tego, co się zmienia w ostatnim czasie i to, co nas zaskoczyło. Tak? Kim jesteśmy, od czego się wywodzimy? Od 5 lat produkujemy platformę Archibot, na bazie której jesteśmy w stanie budować dla Państwa rozwiązania webinarowe, rozwiązania eventowe, rozwiązania, które są totalnie skustomizowane, w całości dopasowane do Państwa potrzeb. Dzięki temu i dzięki temu, że bazujemy w całości na WebRTC, jak również HTML5, narzędzie nie wymaga żadnych komponentów, aby instalować po stronie nadawczej, jak i odbiorczej. Tak? Pełna kustomizacja, pełna obsługa API, jak również pełne połączenie z narzędziami dostępnymi na rynku pozwala nam wytworzyć mały webinar, czy nawet spotkania jeden na jeden, tak jak to robią nasi klienci na dzień dzisiejszy, na przykład w procesach HR-owych, czy w procesach sprzedażowych. Tak? Dzięki temu jesteśmy w stanie Państwu zagwarantować pewną i dobrą platformę, która jest bardzo stabilna, która dopasuje się do każdej potrzeby, czy również do każdego projektu, który będziecie prowadzili po swojej stronie. Ostatni rok w cyfrach, a mianowicie na dzień dzisiejszy wielkie firmy pokazują nam, jaki będzie kierunek rozwoju, w jakim kierunku pójdą narzędzia webinarowe, narzędzia meetingowe, spotkaniowe. Planuje się, że około 80% firm postanowi, aby po zakończeniu okresu pandemii iść w stronę jednak home office, pracy zdalnej. Tak? Dlaczego? Ponieważ badania w chwili obecnej pokazują, że pracownik pracujący w tym modelu, w ten sposób jest bardziej efektywny, poświęca więcej też czasu relatywnie na pracę, ale jakby jego efektywność wzrasta około 30% w ciągu dnia. Duże firmy, około 600 firm, 600 milionów są w stanie dodatkowo wygenerować właśnie w ten sposób. A więc jest ogromny potencjał, jest miejsce do rozwoju i jest miejsce na takie platformy jak nasza. Dlaczego akurat live webinar i dlaczego nasze rozwiązanie Archibot, które pozwala budować platformy? A dlatego, że platforma dzięki takiej budowie i dzięki wszystkim komponentom, które posiada, jest całkowicie kustomizowalna i całkowicie dopasowywalna z klocków, z puzli. Tak? Dzięki jednej platformie jesteście Państwo w stanie zbudować narzędzie eventowe, dzięki któremu możecie przeprowadzić dużą konferencję, taką jak ta, na której dzisiaj się znajdujemy, czy konferencję jak InfoShare, czy konferencję jak w ubiegłym tygodniu. Prowadziliśmy wydarzenie Forum Gospodarcze Time, tak, na którym zgromadziliśmy największe firmy telekomunikacyjne w naszym kraju. Tak. Czy możemy wykorzystać tą platformę również do supportu, tak, który jest skrajnie różną potrzebą. Tak. Dzięki takiemu zastosowaniu i dzięki takiej budowie jesteśmy w stanie dla każdego działu w naszej firmie dopasować platformę w taki sposób, aby odpowiadała potrzebom spotkań jeden na jeden poprzez pełne dopasowanie, pełne dostosowanie komponentów, takich jak automatyczne odpalanie i uruchamianie kamery i mikrofonu, tak jak również wybranie layoutu, w jakim ten spotkanie ma się odbyć, ale możemy też wykorzystać to do zajęć edukacyjnych. Tak? Na dzień dzisiejszy projekty, które prowadzimy, mianowicie poprzez ORPG, czy nauczanie zdalne dzieci, czy projekt mobilnej szkoły organizowany przez Operon, pozwalają nam na kształcenie nauczycieli, ale jakby wykorzystanie też po stronie uczniów z platformy, która dzięki swoim rozbudowaniu i mnogości komponentów potrafi przeprowadzić test, potrafi udostępnić ekran, potrafi pozwolić nam rysować na whiteboardzie, czy aktywnie brać udział w tym spotkaniu poprzez oglądanie wideo, nanoszenie na niego rysunków, zaznaczanie czegoś, tak, i w pełnym interaktywnym środowisku możemy na tym bazować. To, o czym też wspomniałem na początku, czyli procesy HR, które są na dzień dzisiejszy praktycznie w całości przeniesione do świata online i dzięki temu jesteśmy w stanie generować dużo więcej efektywnych spotkań, jak również jesteśmy w stanie wykorzystać do tych procesów sztuczną inteligencję, tak. Dzięki ułożeniu odpowiednio procesu od momentu, gdy trafia do nas CV kandydata, jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces aż do momentu, kiedy spotkamy się z kandydatem już w pokoju webinarowym, który również w sposób automatyczny jesteśmy w stanie wygenerować, przygotować i w pełni obrędować na potrzeby naszego danego projektu.
praca zdalna, tak? Czyli to, co na dzień dzisiejszy też nas dotyka i z czym dzisiaj się spotykamy, pozwala nam na pracowanie w całej grupie, w całej firmie na jednym miejscu. Jesteśmy w stanie współdzielić dokumenty Google Docs, dzięki którym kilka osób może pracować w tym samym czasie na tym samym dokumencie, zapisywać go, przenosić wszystkie dane i wszystkie nasze pomysły na dokument i następnie rozdysponować go pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Sales, marketing to są dwa kanały, które na pewno już od dłuższego czasu korzystają z platformy takiej jak my. Ale w jaki sposób wpłynęła na nie transformacja? Na pewno zwiększyła się ilość efektywnych spotkań. Tak? Dotychczas sales bazował na spotkaniach jeden na jeden, były to podróże, ale w momencie, gdy nastąpił czas pandemii, musiało się to zmienić diametralnie i praktycznie z dnia na dzień. Dlaczego? Ponieważ nasz klient albo przebywał na kwarantannie, albo pracował zdalnie z domu, więc nie miał możliwości spotkania. Tak? I tutaj bardzo szybko potrafiliśmy odpowiedzieć na potrzeby tego rynku, tych klientów i pomóc im zbudować platformę taką, jak oni potrzebują. Tak? Trzeba pamiętać o tym, że możemy wybrać platformy, które są spółki, gdzie nie mamy praktycznie żadnego wpływu na to, jak ona wygląda, jakie ma funkcjonalności, czy w ogóle nie będzie zgodna z naszym brandem. A to jest niezmiernie ważne, jak w procesach marketingowych, jak również sprzedażowych. Tak? Budowanie naszego brandu, po pierwsze, poprawia naszą rozpoznawalność na rynku, po drugie, pozwala nam wygenerować dodatkowe przychody. Tak? Dlaczego? Ponieważ ludzie rozumieją nasz produkt, są w stanie zrozumieć nasz know-how i kierunek, w którym chcemy im pokazać, do którego chcemy ich zaprosić. To, o czym wspomniałem wcześniej, czyli to, na czym dzisiaj najbardziej live webinar bazuje i to, co jest dla nas najważniejsze w dniu dzisiejszym, to dostosowanie się do Waszych potrzeb. Tak? I to nie tylko w aspekcie możemy zmienić kolory, ale pełnego brandingu. Tak? Ponieważ wykorzystujemy subdomenę Waszą, lub projektu, pod którym w danej chwili pracujecie. I dzięki temu, po pierwsze, już od pierwszego kontaktu Wasz klient czy Wasz odbiorca jest w stanie zapoznać się z Waszym brandem, bo już w linku, który wysyłamy do niego w zaproszeniu, dostaje informację, od kogo dostał takie zaproszenie. Layout maila, który do niego trafia, również jest zgodny z polityką brandingową firmy, z komunikatem, jaki chcemy danym osobom przekazać i już widząc link, nie widzimy zewnętrznego linka firmy trzeciej, tylko jesteśmy zapraszani przez Waszą firmę, Wasz produkt, Wasz projekt. Tak? To bardzo zmienia odbiór po stronie klienta czy osoby, do której chcemy dotrzeć. Idąc dalej, branding, możemy myśleć, że ok, to tylko zmiana kolorów. Nic bardziej mylnego, ponieważ dzięki naszemu narzędziu nie tylko możemy zmienić kolory w narzędziu, możemy również, wykorzystując własne pliki CSS, JS, możemy całkowicie odmienić pokój, ponieważ możemy użyć swoje pliki do wygenerowania backgroundu, swoje czcionki do tego, aby podmienić całościowo narzędzie, żeby było zgodne z naszą stroną bądź z naszym brandbookiem. Tak? Możemy podmienić ikony, które również będą zgodne z naszym brandingiem. Tak? To, co na koniec zostaje Wasz klient, czyli opakowanie, jest totalnie zgodne z tym, co widział na Waszej stronie. W każdym procesie, czy w każdym przejściu od punktu A do punktu B, nasz klient jest już zaznajomiony z Waszym brandem, z Waszym produktem i to jest niezmiernie istotne, tak? Ponieważ wzbudzamy u niego poczucie bezpieczeństwa, jak również jednorodne środowisko narzędzia, jednorodne środowisko platformy, tak? Co jest niezmiernie istotne w budowaniu lejków, jak również całego flow tego, gdy klient do nas przychodzi, przechodzi przez cały proces sprzedażowy i dociera do webinaru, dociera do konsultacji jeden na jeden, czy dochodzi do roli supportowej osoby po drugiej stronie. To, co również odmieni rynek i też bardzo dobrze to rozumiemy, na dzień dzisiejszy komunikacja powinna być zgromadzona w jednym miejscu. To, co tutaj pokazujemy, jest to produkt i projekt, który obecnie prowadzimy, huba komunikacyjnego, dzięki któremu jesteśmy w stanie komunikować się w firmie ze wszystkimi pracownikami, tak jak robimy to na popularnych narzędziach, z których obecnie korzystamy, ale dodatkowo jesteśmy w stanie zarządzać wszystkimi naszymi wydarzeniami, tak, z jednego miejsca. Możemy spotkać się jeden na jeden ze współpracownikiem, możemy z nim znaleźć wspólny termin, wynegocjować, jakie dokumenty chcemy pokazać w tym materiale,
zaplanować wydarzenie, jak również rozesłać linki bezpośrednio z tego miejsca. W tym miejscu będziemy mogli skontaktować się, dołożyć materiał i wysłać całościowe zaproszenie do naszego odbiorcy. Mało tego, będziemy informowani o tym, gdy ktoś do nas dzwoni. Tak, mamy informacje o połączeniach przychodzących, co jest na dzisiaj niezmiernie istotne. Tak? Nie musimy łapać za telefon, możemy jednym przyciskiem wywołać kolegę z teamu, po czym możemy stwierdzić, że jednak potrzebujemy kolejnych osób, czy to spoza firmy, czy z naszego środowiska. Po prostu klikamy, wysyłamy zaproszenie i te osoby już są w pokoju. Tak? My widzimy ich dostępność, my widzimy, czy są w danym momencie na spotkaniu, czy są, mają status online, czy chcemy na przykład w tym momencie, ok, podejmujemy decyzję, organizujemy webinar. Tak? Wysyłamy do 100 osób zaproszenie, każdy może wejść do tego pokoju. To wszystko będzie możliwe i jest możliwe już dzięki narzędziu, które nazywamy Archibot IM. Tak? Co to również daje i co nas wyróżnia na tle konkurencji? Tak zwany Zoom bombing, tak? Jest bardzo niechlubne narzędzie czy nazwa, która otwierała pokoje w popularnej platformie, tak? Które nie były w sposób dostateczny zabezpieczone, były po prostu otwartymi pokojami. Każdy, kto miał link, mógł do tego pokoju wejść, nieproszony, a nie potrzebował akceptacji. To, na czym my się skupiliśmy najbardziej, to bezpieczeństwo, jak również pełne szyfrowanie naszych połączeń, osadzenie tego w bezpiecznym środowisku, używanie AS256, jak również każdy pokój jest zamknięty, aby wejść do pokoju należy najpierw przejść przez poczekalnię. Możemy również zdecydować o tym, aby osoby, które będą wpuszczone, przechodziły przez proces autoryzacji użytkownika, rejestracji. To nas wyróżnia na tle konkurencji. Tak? Po pierwsze, stawiamy i myślimy już za użytkownika o tym, że pokój powinien być bezpieczny. Dostęp do niego powinny mieć tylko osoby, które mają do tego uprawnienie, które zostały zaproszone, które dysponują linkiem do danego spotkania. Kim jesteśmy, jak chcemy się pozycjonować dla Państwa? To, o czym powiedziałem, czyli ta pełen świat komunikacji, pełen świat przygotowania w brandingu Państwa firmy i pełne przygotowanie stawia nas na miejscu partnera w biznesie. Tak? Nie chcemy Państwu oferować tylko naszego produktu, ale chcemy z Państwem tworzyć razem produkt, ideę, jak również cały projekt, tak? Ponieważ projekt komunikacyjny może się zacząć już od spotkań jeden na jeden, czy już od procesu rekrutacyjnego, kończąc na spotkaniach zarządu, gdzie możemy pokazywać i dokumentować wyniki naszych zespołów, naszego teamu, naszej całej firmy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, o czym powiedziałem, skłoni nas do dyskusji i o tym, aby porozmawiać właśnie o tym, jak przetransformował się nasz rynek, miejsce, w którym na dzisiaj się spotykamy i najprawdopodobniej przez najbliższy rok, dwa, trzy będziemy żyć w tym, a nie innym środowisku. I dlatego zachęcam do tego, abyśmy porozmawiali, zapraszam do kontaktu ze mną, abyśmy porozmawiali o tym, co możemy dla Was zrobić. Jak może wyglądać Wasz projekt komunikacyjny, jak może wyglądać Wasza platforma i jak dużo może ona zmienić w Waszych procesach, czy to sprzedażowych, marketingowych, czy procesach HR-owych. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia.